czy Radosławowi Sikorskiemu jako byłemu szefowi dyplomacji też wolno więcej, panie ministrze, w takich, a nie innych okolicznościach mówić o tym, że PiS był bliski rozbioru Ukrainy? Panie redaktor, ja powiem wprost, ja będę bronił Radosława Sikorskiego w tej sprawie. To jest człowiek, którego biografia, ciężar polityczny, ma wymiar międzynarodowy, jest znany z pewnych wyrazistych sądów, gwałtownych czasami wypowiedzi. To jest jego styl. To, że powiedział te słowa, które zabrzmiały zbyt dobitnie, niż powinny zabrzmieć, to jest część jakby jego sposobu działania. Natomiast zrobienie z tego zbrodni stanu i stworzenie z tego takiej maszyny propagandowej, którą PiS wzywa do usunięcia prawie go z życia publicznego i odcięcia się od nas, od Radosława Sikorskiego, jest oczywiście korzystaniem z okazji, ale nikt nie będzie meblował nam partii ale politycznej to jest doświadczony na pewno nie będzie to robił i na pewno nie będzie to robił PiS. To po pierwsze. A po drugie, czymś innym jest funkcja dyplomaty, czymś innym jest funkcja deputowanego. Minister Sikorski nie jest ministrem spraw zagranicznych Polski. Ale jest doświadczonym dyplomatą. Prawdę mówiąc, nie pracuje w dyplomacji. Ale panie redaktor, nie pracuje w dyplomacji. Ale to wykorzystała też propaganda rosyjska, panie ministrze. No nie, ale to jest zarzut, panie redaktor, którego ja nie jestem w stanie przyjąć. Dlaczego? A z bardzo prostego powodu. A była taka afera, jak Patryk Jaki był wykorzystany przez propagandę rosyjską w październiku 2022 roku i był na czołówkach programów rosyjskich? Mhm. Czy pani wtedy pytała się PiS-owi o rany, dlaczego pozwoliliście Patrykowi Jakiemu być wykorzystanym przez propagandę? Chwileczkę, pani redaktor, propaganda rosyjska wykorzystuje każdą wypowiedź, nie tylko i wyłącznie, ale to wcale nie znaczy, że mamy się nie odzywać. I że odzywać mamy zmienić sposób naszego komunikowania, biorąc pod uwagę ryzyko, że fragment naszej rozmowy może zostać wycięty i się pokaże jutro w RTV. No to jest absurd. No proszę wybaczyć, ale to nie jest argument. Czy Radosław Sikorski znajdzie się w takim razie na listach jakichkolwiek wyborczych Koalicji Obywatelskiej? Czy nie mamy list wyborczych. Oczywiście, ta rozmowa nie. jest przed nami i na pewno dla takiego polityka tej wagi, takiego doświadczenia i polityka, który jest właściwie rozpoznawalny w całym świecie. Oczywiście, że się musi znaleźć miejsce. Jakie to nie jest ani moja... to nie ode mnie zależy, ale jestem przekonany, że na pewno tak.